Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam do gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 sierpnia 2021. Mamy sobotę. Przejdźmy do. Paru wiadomości nie ma ich za dużo. Potem spotkamy się w poniedziałek rano, z samego rana. Jeżeli wyjdzie kryptokriju, to zobaczę, czy będę gdzieś tutaj na rejonie, żeby Wam go przetłumaczyć. Chociaż pamiętajcie, jego zdaniem jest BESA, dopóki nie będziemy mieć Golden Cross'a na wykresie Bitcoina. Więc weźcie. wydaje mi się, że historycznie KryptoCrew też się nie pokazywał. Tak jak mówiłem Wam o CryptoForas ostatnio, gdzie. Też podczas BESY gdzieś tam prowadzi swój osobny kanał o samochodach. A kiedy pojawia się Hossa, wiadomo, tu już są dwie audycje w świecie krypto, więc każdy korzysta z tej wiosny krypto, lata, niekoniecznie chce tu przebywać podczas BESY. Dlatego ostatnio takie duże zawirowania tutaj są. A przejdźmy w takim razie na CoinGecko i zobaczmy, co tutaj się dzieje. W ostatnich 24 godzinach Bitcoin 48 700 dolarów, 4,7% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest SafeMoon, 19,8 Helium, 18,9 Avalanche, 15,4%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Voyager Token, minus 34,1 Near, minus 1,9 Audius, minus 1,6 po tych 100% wzrostach w 7 dni i wiadomościach o TikToku. Więc pamiętajmy, że jeżeli. Wychodzą w świecie krypto newsy, jakiejkolwiek maści, a wcześniej na tych newsach właśnie wyszły już tutaj wzrosty, no to po okresie tych newsów najczęściej będziemy widzieć jakieś załamanie, powiedzmy cenowe tych osób, które grały tylko i wyłącznie na newsy pod to ostatnie wydarzenie. Unchained Podcast mówi nam o tym, że Solana do tej pory ma 3800% wzrostów year to date, czyli od początku tego roku. I tutaj zastanawiałem się, czy Solana może wyprzedzić Ethereum, przynajmniej pod względem technicznym, czy nawet gdzieś tam w kapitalizacji. Ja zostawię linka, bo sam sobie zapuściłem ten, można powiedzieć, program na jutro, żeby zobaczyć, jak Solana w Proof of Stake może na przykład konkurować z Proof of Work. Zobaczymy, co tutaj się dowiemy z tej, oczywiście, audycji i czy może być takim killerem Ethereum. Tych, tych killerów już było naprawdę wiele, jeżeli chodzi o coin market cap i zagrożenie, przynajmniej w aspekcie zenowym. No i pytanie, czy Solana to zrobi po tych wzrostach, jak tutaj widzimy, 3800% od początku tego roku. Szwajcarska platforma handlu krypto, Bitcoin Sys i firma płatnicza Worldline wprowadzają na rynek wielokanałowe rozwiązanie do płatności krypto. WL Crypto Payments. Zintegrowana usługa umożliwi ponad 85 tysięcy szwajcarskich handlowców z całej sieci WorldLine zaakceptowanie Bitcoin i Ethereum, szwajcarska platforma handlu krypto i firma Patrisza to właśnie będzie wprowadzać. Ta współpraca w zakresie płatności kryptograficznych między Worldline i Bitcoin Sys została po raz pierwszy ogłoszona w listopadzie 2019 roku. Co to umożliwia sprzedawcom oferowanie płatności za pomocą krypto bez narażenia na ryzyko zmienności cen? Dzieje się tak, ponieważ transakcja krypto jest bezpiecznie konwertowana na franki szwajcarskie natychmiast po potwierdzeniu płatności, a sprzedawcy odnoszą dalsze korzyści dzięki rozliczeniu w właśnie frankach szwajcarskich i procesom wypłaty w połączeniu z innymi opcjami płatności takimi jak karty kredytowe. No i o to tutaj chodzi, żeby ci handlowcy. Nie byli wyeksponowani na tą zmienność krypto. Jeżeli ja bym prowadził jakikolwiek sklep czy jakąkolwiek firmę i musiałbym się rozliczyć z Fiskusem do końca miesiąca, to nie chciałbym polegać na zmienności krypto, gdzie miesiąc później możemy mieć minus 50, minus 70% na danej krypto. Oczywiście na plusie też możemy być w drugiej. Perspektywy, ale pamiętajmy, że wtedy roz tutaj liczamy się do Fiata z fiskusem, i to jest taka właśnie bramka, można powiedzieć, dla tych wszystkich firm, które spowoduje to, że my. Jako handlowcy nie jesteśmy wyeksponowani na, na rynek krypto, a mimo tego korzystamy z tego. To jest tak, jakbyśmy słyszeli te wszystkie newsy, które nadchodzą teraz z NBA czy Soccer League i innych jakichś tutaj sztuk walki w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagle ktoś decyduje się na akceptację bitcoina w swoim e, powiedzmy w swojej umowie płatności. No i e, to jest tylko i wyłącznie do właśnie. Dolara albo do danej waluty w skali 1 do 1, i w momencie, kiedy ona akceptuje spoko, przez chwilę może mieć te bitcoiny, to nie oznacza, że będzie je przechowywać. Tylko w momencie transferu dostała bitcoiny, a ta firma, która rozlicza, wzięła od tego jakiś procent, może mniejszy, bo jest to grubsza sprawa, no ale wtedy ta osoba od razu też przechodzi na. Da walutę, jakąś powiedzmy, chyba, że faktycznie usłyszymy, że ta osoba będzie hodlowała przez przynajmniej 12 miesięcy, może 24, dopóki nie wypłaci ich do fiata. Wtedy możemy się zastanowić, co ta osoba wie więcej niż my. Ale powiem Wam szczerze, że o tej sytuacji do tej pory nie słyszałem, więc najczęściej jest to taki, można powiedzieć, chwyt reklamowy, tak jak w tym wypadku. Z jednej strony świetnie to wygląda, bo przynajmniej krypto są tutaj uruchamiane do właśnie takiej możliwości. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ktoś przetrzymywał to krypto dużo dłużej, a nie schodził od razu do Fiata w momencie transakcji. No to jest taki miecz obusieczny, wydaje mi się, że konieczny. Przynajmniej w tym wypadku, bo krypto muszą zacząć od jakiejś adopcji, a pozyskanie właśnie takich osób no, wiąże się z szerszą adopcją, niekoniecznie w aspekcie czysto technicznym. Binance nakłada obowiązkowe KYC dla wszystkich usług ze skutkiem natychmiastowym. Dręczona przez problemy prawne i regulacyjne na całym świecie, Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, i do tego wolumenu za chwilę wrócimy, A ogłosiła dziś, że wdraża obowiązkową wiedzę, czyli KYC o kliencie, tak? Ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ zwiększa swoje działalności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Także wszyscy teraz będą musieli przejść przez KYC. Będzie musieli zarejestrować, się, jeżeli używacie oczywiście Binance. Co było jeszcze do niedawna można powiedzieć w świecie krypto e, taką egzotyką świata jak regulacje zaatakują Binance? Przecież mamy Blockchain, a Blockchain sam w sobie jest niezniszczalny. I tak jak tutaj kaznych interesty Piansy dodaje, pamiętam 2018 rok, kiedy ludzie mówili, że CZ i Binance były nie do zatrzymania. Wtedy tak. Dzisiaj troszeczkę inaczej to wygląda, trzy lata później, gdzie wtedy w tamtym momencie, gdzie mówiło się o nadchodzących regulacjach, niekoniecznie niektórzy chcieli słuchać tych zabobonów, które dzisiaj okazują się jednak realistyczne, tak? Pytanie kto będzie po Binance, bo hmm, można się zastanawiać jak oni sobie poradzą z tym, gdzie wiele osób już zastanawia się. Jak wyjść z giełdy, która właśnie zaczyna implementować takie obowiązkowe KYC? Pytanie: gdzie dalej? Tak? Więc jestem ciekaw tych wszystkich zmian narracji znowuż, gdzie ktoś wcześniej mógł powiedzieć, oczywiście, że kiedy wejdzie KYC na Binance, to wyjdą z tej giełdy, bo cenią sobie wolność. Tak? Pytanie: gdzie teraz pójdą? Bybit pozostaje i kolejna giełda, która może wyrastać na chwilę odetnienia przed tym, co. Teraz ma Binance, taki FTX. Zobaczymy, jak oni będą sobie radzić, również, bo tam też ciemne chmury, można powiedzieć, gdzieś tam są, ale na razie zawieszone, bo ten wolumen na pewno nie przypomina tego na Binance. Więc yy, zapytajcie takich influencerów, czy dzisiaj w świetle KYC na Binance wybierają już inną giełdę i przechodzą na inną giełdę, czy ta narracja jeszcze raz się zmieniła i czy te 70-80%, do jak tutaj Luka Land podpowiada, będzie to wynik właśnie wprowadzenia tego KYC. Jakie 70-80%? Mniej wolumenu, bo niektórzy po prostu nie chcą się rejestrować, to jest oczywiście ich wybór i szanujemy taką decyzję, ale wtedy taka giełda, czy czasami nie pójdzie śladem BitMEXa, gdzie wcześniej to była jedna z największych potęg w świecie krypto, a Binance po wprowadzeniu tego KYC też nie pójdzie w ślady wolumenowe powiedzmy spadku użytkowników i ci, którzy Wcześniej krzyczeli, że Wy idą z takiej giełdy przy wprowadzeniu KYC, nadal to robią. Czy po prostu nie zmienili narracji? To jest też ciekawe, jak te właśnie regulacje, które dwa lata temu, trzy lata temu, o tym mówił też Satoshi Nakamoto. Nie wiem, czy pamiętacie ci, którzy gdzieś tam mają w swoich zasięgach tą książkę, wiedzą o tym, co dokładnie mówił nam Satoshi o regulacjach i ile mamy tego White Wild West dopóki. Regulacje nie nadążą również za tym rynkiem. Te informacje też są dostępne darmo. Możecie je znaleźć na własny research gdzieś tam w internecie, także spokojnie, nie musicie tutaj specjalnie dla tych informacji jakiekolwiek książki kupować. Znajdźcie sobie, poczytajcie wszystkie cytaty z Satoshi nakamoto, złączcie je do kupy i będziecie wiedzieć, że ten chłop, czy kobieta, czy cokolwiek, team, przewidział, przewidziała, przewidzieli, to, co się wydarzy z tych cytatów, albo co się dzieje właśnie teraz, mimo tego, że ci wszyscy w świecie krypto 2-3 lata temu mówili: nie, to jest blockchain. Mogą nas, wiadomo, w coś tam pocałować. Przejdźmy do kolejnego artykułu. Being Crypto dodaje informację o tym, że Binance US. I to RAMIE spodziewa się rundy finansowania renomowanego inwestora. Jakiego? Nie wiem jeszcze, ale istnieje duże zainteresowanie ze strony inwestorów najwyższego szczebla, i spodziewałem się, że wkrótce zamkną rundę finansowania. Zapowiedział ZaO. Czy to jest właśnie jeden z warunków, jaki musiał przejść ostatnio CZ, żeby taka forma inwestycji, czy to pozyskania inwestorów najwyższego szczebla, musiała się wydarzyć? Pamiętajcie, że dywagujemy, czy. In... Rozmawiamy na te tematy ostatnio, gdzieś tutaj w komentarzach, też ostatnio na Discordzie rozmawiałem z osobą, która miała te same poglądy co ja na temat DeFi, jak to świetnie jest zdecentralizowane. W cudzysłowie ostatnio się dowiadujemy. No i też ta decentralizacja nie tylko polega na tym, że ktoś to stworzył, ale też wszystkie te podmioty, z którymi łączy się to DeFi, czyli najczęściej napędzają to stablecoiny, a stablecoiny mają możliwość gdzieś tam, no, centralizacji, tak. Zamrożenia czegokolwiek, już tu się pojawia pewne słowo, gdzie ta decentralizacja dalej, jeżeli to jest fundusz, który jest utrzymywany przez te wszystkie stablecoiny, które mogą zostać zamrożone w każdej chwili, to też jest takie wąskie gardło tej decentralizacji w cudzysłowie w systemach DeFi. I tak samo mamy na giełdach, to samo się tutaj dzieje. Jeżeli tego nie widzicie, to procesory płatności nie mogą sobie pozwolić na anonimowość na giełdach. A procesory płatności są powiedzmy zarządzane przez grube ryby, gdzieś tam bramki Fiat, i widzimy, jak ostatnio zmienia nam się narracja samego CZ z Binance, gdzie wcześniej mówiłem: Nie, nie, spokojnie my sobie poradzimy bez regulacji. Tutaj już będziemy wchodzić bez biura czegokolwiek w kolejne regiony, lata. A tutaj nagle, nie, nie, po prostu już te regulacje są. Nad Binance, bardzo blisko i dzięki nim może gdzieś tam mieć kolejne, kolejną rundę finansowania i możliwości zaistnienia w Stanach Zjednoczonych. Na tym ta rzecz polega. Na właśnie takiej wolności, o której mówiliśmy wcześniej. Edward Snowden mówi, że Bitcoin może rozwiązać zakaz. OnlyFans, powiemy, że tam nastąpił nakaz, ostatnio był zakaz w tym przypadku. Społeczność kryptowalut wzywa do stworzenia opartej na kryptowalucie alternatywy OnlyFans po zakazie treści dla dorosłych. Tutaj Edward Snowden wypowiedział się na ten temat, gdzie OnlyFans po prostu zablokowali ostatnio content. Dla dorosłych, można powiedzieć, 20 sierpnia, portal z subskrypcjami internetowymi nałożył całkowity zakaz treści dla dorosłych, wrzucając pod autobus zdecydowaną większość jej twórców, czyli po prostu ci, którzy zarabiali do tej pory na OnlyFans, niekoniecznie mogą to dalej robić, bo OnlyFans, który dobrze prosperował na dorosłych modelach zarobkowych, został zmuszony do zabicia swojej złotej gęsi po tym, jak stanął w obliczu rosnącej presji ze strony partnerów, w tym przypadku również to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, tych, które dawały bramki, e, możliwości płatności e, i innych tutaj prowajderów. Wielu uważa, że zakaz stwarza ogromną szansę na alternatywę skoncentrowaną na kryptowalutach, biorąc pod uwagę wielkość rynku. I tutaj ciekawy jestem, jak zostanie rozwiązany ten problem, bo wiemy, że na Pornhubie, mimo tego, że jest tam jakieś śledztwo lub było. Związane z tym, że były wykorzystywane osoby nieletnie do tego, i wcześniej inne procesory płatnicze zablokowały dostęp też tym osobom ze względu na trwające śledztwo. Nagle kryptowaluty weszły i pomogły temu sektorowi, przynajmniej w jakiejś tutaj aspekcie, WERCZ i innych. Także pytanie, czy krypto wchodzą tylko wtedy, kiedy coś się dzieje na tych platformach? Pytanie, czy OnlyFans też ma gdzieś tam jakiś zarzut i. Dlatego te procesory płatnicze dostały taki nakaz zaprzestania funkcjonalności, tak jak w przypadku Pornhub, który był wcześniej też podejrzewany o to, lub trwała jakaś tam zakrojona akcja w przypadku po prostu wykorzystywania osób nieletnich. Do tego, co tam się działo. I nawet Decrypt dodaje o tym, że Pornhub i Backpage borykali się z podobnymi problemami, ale zdecydowali się zacząć akceptować Bitcoina, kiedy w zeszłym roku Visa i Mastercard odcięły płatności na stronie Pornhub dla dorosłych, i nie wiemy dlaczego tutaj z tego artykułu. ja Wam mogę powiedzieć, dlaczego o tym, co przed chwilą powiedziałem. Pytanie. Czy komuś postawili zarzuty? To też jest druga strona medalu. Więc OnlyFans, usługa subskrypcji online, która stała się jedną z 400 najlepszych witryn na świecie, łącząc widzów bezpośrednio z twórcami treści, głównie z modelkami dla dorosłych, porzuciła swoich największych zarabiających i zabroniła materiałów erotycznych. Chociaż mówi się, że nagość będzie nadal dozwolona, o ile spełnia standardy akceptowalności. Pornografia nie będzie. Według firmy, winowajcami są prawdopodobnie ci, których można się spodziewać. Partnerzy bankowi i dostawcy wypłat. Zobaczcie, vis-a-vis -vis o tym, co mówiłem chwilę wcześniej w przypadku giełd, w przypadku DeFi, w momencie, kiedy spotykamy się ze światem finansowym, o tym też pisałem w książce i widzimy, że vis-a-vis -vis pewne rzeczy z tej książki zaczynają się już tutaj, no. no Uwidaczniać, tak? Mimo tego, że cały świat krypto śmiał się z tych nadchodzących regulacji jeszcze 2-3 lata temu, gdzie cały może nie, były wyjątki, ok? Powiedzmy, były wyjątki, ale większość mówiły: Nie, to jest spokojnie. Wild, wild West, świat, gdzie blockchain dzięki swojej decentralizacji nie będzie nawet w stanie tutaj gdzieś być zagrożony, bo jak można tak zdecentralizowany świat unicestwić za pomocą regulacji? Jesteśmy 3 lata później, widzimy jak szybko ta narracja się zmieniła. Chociaż niektórzy nie pamiętają o tym, co mówili jeszcze parę lat temu. Podczas gdy, Pornhub znalazł sposób na utrzymanie przepływu pieniędzy, zwracając wyłącznie do płatności. Kryptowaluta za swoje subskrypcje premium. OnlyFans, który spodziewa się w tym roku brutto 1,2 miliarda dolarów, skapitulował przed procesorami płatności i tutaj ugiął się pod nimi. No i teraz pytanie, czy krypto wejdzie w ten świat? Tak jak gdzieś tam na Pornhubie. Yy, No. Zobaczmy ten element kompleksowej obsługi, oznacza, że stworzenie alternatywy dla krypto nie będzie tak proste jak po prostu opublikowanie niektórych adresów płatności Bitcoina. Tak powiedział przynajmniej jedna z tutaj osób: krypto może być pomocne. Istnieją narzędzia, które już istnieją w przestrzeni krypto, które mogą sprawdzić, że konkurent OnlyFans będzie bardzo w tym wypadku no, weryfikowalny albo że nie wykorzystuje się pewnie jakiejś osoby, niekoniecznie która chciałaby to robić. O. Wskazała to tak delikatnie powiedziane, Wskazała na listę zasobów zamieszczonych na Twitterze przez Ewe Bejlin, dyrektor zdecentralizowanej sieci API, The Graph. Obejmowałyby one OpenSea, LifeBeer dla NFT, AirWave dla przechowywania i pay do przetwarzania płatności w bitcoinie i ethereum. Również inne tutaj, jak Ends Projects czy EPNs Project, Graph Protocol więc te zdecentralizowane Rzeczy miałyby tutaj wejść. Pytanie, czy te zdecentralizowane rzeczy są tak zdecentralizowane, jakimi się reklamują? Powiemy, że z tym ostatnio jest problem w momencie, kiedy coś się dzieje na danym projekcie DeFi i można ten projekt DeFi zablokować. Więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego świata i co się dzieje ostatnio, bo o tym nikt nie mówi z OnlyFans. Czy coś tam wydarzyło się na tej platformie? gdzie coś nielegalnego się działo. Tego nim nie mnie oceniać, ale zobaczymy jaka krypto będzie tutaj wspomagała, a wtedy będziemy widzieć, że faktycznie krypto mogą zapełnić tą lukę. Czy to jest dobre czy nie, nim nie mnie oceniać. Mamy też all time high na Cardano. Cena Kardana eksploduje w ostatnich 24 godzinach o 18% do nowego All Time High w wysokości 2,5 dolara. Bitcoin odzyskał 3000 dolarów, no i wynosi około 47 47000. Teraz już jest to troszeczkę więcej 48700. Także ten news był pisany dużo wcześniej. Nowe All Time High i Ada w kolorze zielonym widzimy, że no możemy tutaj nawet zbliżyć się troszeczkę bliżej do kapitalizacji. Zobaczmy, jak to wygląda przynajmniej w tym momencie. Ethereum ma 383 miliardy dolarów, z tego co tutaj widzę, także Cardano musiałby wzrosnąć jeszcze parokrotnie, żeby dojść do tej ceny, także spokojnie jeszcze tutaj to nie grozi. Pytanie, co się wydarzy w momencie, kiedy wyjdą te, te, te wiadomości o tych smart kontraktach za, że wyszły, czy przeciw, że jeszcze trzeba poczekać parę miesięcy, tak? Więc tu będziemy czekać. Hype się sprzedaje, czego idealnym kandydatem na to doświadczenie w ostatnim czasie jest Cardano. A głównym sponsorem tego odcinka, czyli tych ostatnich wzrostów na Bitcoinie, można powiedzieć, że się żartuje, ale wiemy, jaką moc ma dodruk Tetera, tak? O tym już mówiliśmy nie raz, Jeżeli stoimy na płocie, widzimy jedną i drugą stronę i ten dodruk Tetera zawsze był takim providerem mocy w cenie Bitcoina, i tą wiadomość mamy z 15 sierpnia, akurat 2021, gdzie dwa miesiące nie drukowano nic na Tetherze. Dopóki ostatnio od 15 gdzieś tam sierpnia widzieliśmy, chociaż nawet wcześniej, gdzieś tam były wysyłane tetery z jednej strony do, do drugiej. No i wiemy, że ten teter do druk, cokolwiek to znaczy, dzisiaj też koreluje z ceną. Która jest chwilę później. Tego raczej nie dowiecie się na innych kanałach również, bo to jest temat tabu. A tematy tabu lepiej nie dotykać. Dużo ostatnio mówi się o Compass Mining, a niewiele o tym, że Chase zamknął konta bankowe bez ostrzeżenia czyli Bank Chase, po prostu ramię bankowości detalicznej JP Morgan Chase zostały zamknięte bez ostrzeżenia na początku tego tygodnia. Chodzi oczywiście o firmę wydobywczą. Bitcoina Compass Mining. Według Gibbsa Compass Mining dowiedział się o zamknięciu konta, gdy James Nooney jego dyrektor operacyjny odwiedził lokalny oddział w Ohio. Aby dokonać transakcji został poinformowany przez pracownika, że konta firmy zostały zamrożone dzień wcześniej i że Chase trzyma pieniądze do 27 sierpnia. Na kontach znajdowało się około 7% gotówki firmy. Także z jakiegoś powodu jest tutaj zamrożone to konto i nie wiem, czy to jest po prostu związane z jakimś... Hmm. Najczęściej, co się dzieje, kiedy konta są zamrożone? Albo trwa jakieś postępowanie, albo gdzieś ktoś tutaj zawiódł w zarządzaniu, coś z KYC, czegokolwiek nie było tutaj zrobione, coś było bezprawne, albo po prostu procedura firmy nie pozwalała na dalszą aktywację takiego konta, tak? czyli po prostu coś tam się wydarzyło w samym zarządzie Chase Banku, gdzie po prostu anulowali to konto. I to jest bardzo ciekawe. Zamknięcie konta Compass Mining sygnalizuje, że Chase mógł niecałkowicie zmienić swojego sceptycznego poglądu na temat krypto. W momencie publikacji rzecznik Chase zajmował się sprawą i nie przedstawił jeszcze komentarza. Gibbs powiedział Coindesk, że chociaż Compass Mining otrzymał informację, że jego konto Chase było poddawane przeglądowi około 90 dni temu, nie otrzymał ostrzeżenia o zamknięciu. Także tutaj żadne ostrzeżenie nie wyszło. No i nie wiemy, dlaczego. Na razie, przynajmniej na czas tych wiadomości, miejmy nadzieję, że już w poniedziałek czy we wtorek będziemy wiedzieć, dlaczego zamknęli to konto na Compass Mining. No ale na razie nie mamy tych informacji. Pozostaje czekać. W tym artykule dowiemy się jeszcze, że Gibbs powiedział, że menadżer ds. kontaktów z firmą Compass Mining Chase powiedział kierownikom, że nie mają się o co martwić. Także tutaj nie ma jakiejś ważnej informacji, chociaż widzimy, że menadżer ds. relacji następnie odciął komunikację. Tak Jakiego ostatnio odcięto komunikację, na przykład po sprzedaży BitBaya z Sylwestrem Nie mamy też komunikacji, nie? nie wiemy, co się wydarzyło. Może wyszedł z tego rynku, faktycznie sprzedał swoją giełdę. Tutaj też odcięta została komunikacja. Bardzo, bardzo ciekawe są te ostatnie wydarzenia w świecie krypto. No ale po prostu tak to jest. Na takiej zasadzie powinniśmy to w tym momencie widzieć i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Pytanie, czy nie szykuje się jakaś. Inwigilacja, czy e, zatrzymywanie, bo wiemy, że w Chinach wyprosili ich, ja mówiłem już wcześniej, żeby patrzeć na to, co robią: Chiny, Iran, Stany Zjednoczone, ostatnio Kanada i Australia również. Więc jeżeli Chiny ostatnio wyprosiły górników ze swojego kraju, pytanie, czy USA tego nie będzie robić. Miejmy, miejmy nadzieję, że nie, czy tam inne kraje, ale to jest zastanawiające, dlaczego nagle to kąta. Może ktoś po prostu popełnił błąd. I nie mamy się czym w tym wypadku martwić. Sam koniec tego artykułu jest najbardziej optymistyczny, bo Gibbs powiedział, że Compass Mining był w stanie uzyskać środki z zamrożonych kont i przeniósł całą swoją działalność do przyjaznego dla kryptobanku Signature. Także tutaj mamy potwierdzenie od tej osoby. Pytanie, czy to jest zgodne również z prawdą, że faktycznie te środki były odblokowane. Ale zdaniem Gibbsa, jak tutaj już mówiliśmy, Wcześniej, jak to jest Gibbs, to jest po prostu prezes Compass Mining. Bing Crypto, burmistrz Missouri, chce dać każdemu mieszkańcowi 1000 dolarów w bitcoinach, więc burmistrz kolwali w stanie Missouri Jason Stewart próbuje zdobyć fundusze, aby każdemu ze swoich 1500 mieszkańców podarować nawet 1000 dolarów w bitcoinach. Stewart mówi, że większość pieniędzy będzie pochodzić od prywatnych liderów krypto, ale ma również nadzieję na zabezpieczenie funduszy rządowych. Darmowe BTC będą dostarczane z jednych zastrzeżeń, że fundusze nie mogą być przedmiotem obrotu ani sprzedaży przez jeszcze nieustaloną liczbę lat. Także ktoś dostanie te 1000 BTC w e, bitcoinie, oczywiście tutaj, no ale hmm, przez 10, na przykład 20 lat nie można ich sprzedawać, tak? Więc ktoś tutaj e, gdzieś wejdzie w tą, w tą relację z tym również, pytanie, czy mu się to uda. Faktycznie, jeżeli wierzymy w tą technologię, to za 10, 20, 50, 100 lat nadal ta osoba będzie mogła je wypłacić, tak? Więc Stewart zaczął zbierać fundusze, aby dać około 1000 więcej mieszkańców miasta przyspieszony kurs krypto, dając im 1000 dolarów BTC. No i Stewart uważa, że posiadanie cyfrowej waluty może w nadchodzących latach znacznie zmienić miasto. Mam przyjaciół, których życie całkowicie się zmieniło, na przykład przejście z normalnej pracy 8 godzinnej do tutaj zarobku ponad 80 milionów dolarów w ciągu kilku lat. Także widzi tutaj, jest, jest testwo takiego świata krypto. No ale jest haczyk, czyli dostaniecie. W tym wypadku 500 plus w BTC, można tak powiedzieć, ale nie możecie sprzedawać bitcoina przez kilka lat. Hm? Kto by na to poszedł? Przynajmniej z Was. Krypto to ponad 6 milionów dolarów krypto zostało skonfiskowanych przez Victoria Police. Rekordowa konfiskata to jest w Australii. Co skonfiskowano, to narkotyki, które policja uważa za konopie indyjskie, psy, locynę, magiczne grzyby, MDMA czyli MDMA, leki na receptę oraz biały proszek i kryształy. Władze ograniczyły również dwie nieruchomości o wartości 2 milionów australijskich dolarów oraz pojazdy o wartości około 100 tysięcy też australijskich dolarów. Według raportów całkowity majątek skonfiskowany podczas operacji wyceniono na 13,1 miliona dolarów. Komendant Mick Frewen dodał, że handlarze narkotyków uważają, że handel narkotykami w internecie jest bezpieczniejszą opcją, ponieważ zapewnia względną anonimowość. Ale wyniki śledztwa pokazują coś innego. Także, no, kolejna sprawa dzień jak co dzień. Yy, I przejdźmy do kolejnego artykułu. Mamy pierwszy poważny rug pull na Solanie, czyli farma tutaj, farming yy bardziej na Solpadzie. Platforma startowa oparta na Solanie. No, tutaj wyciągnęła dywan, jak to się często nazywa. Solana ucieprała po raz pierwszy raz na Luna Yield, niedawno uruchomionej farmie o wysokiej wydajności wzrotu z inwestycji. I od tego czasu anonimowy zespół Luna Yield Anonimowy, także będzie mi szukać w polu, usunął swoją witrynę internetową, a także uchwyty. Różne tutaj w mediach społecznościowych, gdziekolwiek mogliśmy się chwycić ich, są już niedostępne, czyli Facebook, Telegram poleciał, inne rzeczy od razu. Farma plonów została inkubowana przez Solopat, platformę startową opartą na solanie 16 sierpnia. Ile tutaj ściągnięto z rynku? Około 8 milionów dolarów i to tyle zostało usunięte z puli Luna Yield. Ja sprawdzałem dokładnie cenę. O 90% prawie procent spadła yy, ta aplikacja czy, czy ta kryptowaluta na CoinMarketCap, zobaczmy na CoinGecko, jak mogą wyglądać wasze środki, jeżeli będziecie uczestniczyli w jednym z takich właśnie exit scamów, jak w przypadku Luna Yield, minus 97%, zobaczcie, ile kosztował ten token, 340-330 dolarów dzień wcześniej, dzień później budzicie się, no i macie 10 dolarów za jeden token, dzień wcześniej prawie 330. Także miejmy na uwadze, że ta nowa technologia jest bardzo fajnie wynagradzana, jeżeli ona działa, oczywiście, ale też z dnia na dzień możemy w niektórych przypadkach, nie mówimy, że wszystkie takie projekty są, obudzić się z ręką w nocniku. Tak jak tutaj ci inwestorzy, którzy gdzieś tam solane stejkowali na tym projekcie i inne, więc 400% nawet oferowali sol do USDC, co wystarczyło, aby przyciągnąć miliony inwestorów w DeFi. Po prostu taki zrodzy inwestycji, ale to jest wiadome, że jeżeli coś obiecuje się w takim procencie, to nie ma bata na to, żeby coś się wydarzyło podczas albo spadku w krypto, albo czegokolwiek innego, żeby taki projekt nie miał jakichkolwiek przynajmniej delikatnych problemów w niedalekiej przyszłości. Koń telegraf. Vanek i ProShares ubiegają się o wycofanie wniosku w Ethereum ETF z SEC. Nie jest jasne, dlaczego obaj zarządzający aktywami zdecydowali się złożyć wniosek i wycofać go, pozornie podobne wnioski o ETF-ie w tych samych dniach. Czyli albo mają jakąś wewnętrzną informację, bo teraz możemy gdybać. I jedną z, tutaj z domysłów już na Twitterze jest to: a może ETF jest Securities i nie będzie można na ETF-ie go gdzieś tutaj mieć, może. Na takiej zasadzie. Może coś tam wyjdzie za chwilę ze sprawy Ripple Se, gdzie Ripple zażąda. Dlaczego Ethereum? Nie jest Secured a. Po prostu Ripple jest za to podejrzewany. Też może różne rzeczy tutaj się wydarzyć. Więc w poszczególnych, wyjątkowych zgłoszeniach do SEC przedstawiciele prawni Vanek i Proszer powiedzieli, że firmy zdecydowały się nie rejestrować swoich funduszy giełdowych opartych na Ethereum. Vanek złożył wniosek o uruchomienie Ethereum Strategy ETF w SEC w środę, podczas gdy Prosher złożyło wniosek o Ether Strategy tego samego dnia. A teraz widzimy, że już niestety to zostało usunięte przez nich. Nie chcą dalej prowadzić ITF na Ethereum. Przejdźmy do polskich youtuberów. Mamy Bitcoin przy kawie, BlackRock wchodzi w kopalnię, Wells Fargo oferuje BTC wieloryby kupione i Bitcoin przy kawie. No pytanie, dlaczego niektóre kopalnie ostatnio usuwają im konta, tak? No to jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że to zostaje wyjaśnione albo zostanie wyjaśnione w niedalekiej przyszłości. Kolejny weekend, wracają wzrosty, Bitcoin po 60 tysięcy dolarów, kardano na Ethereum, Ethereum analiza Unii, BNB i innych, rekin biznesu, kryptomerytura inwestycje, prognozy, zyski, nowy projekt na kanale. Jureka z analizy, Ethereum i Bitcoin to nie koniec spadków, BNB, Awe, Luna, Kruk, Amazon i inne. BitBay Polska, analiza weekendowa, Bitcoin do złotówki, Evexmag Mag, szykuje się gorąca jesień na giełdowych parkietach, Krypto Kamikaze, Meta Hero, pierwszy rzut okiem, Encyklopedia Kryptowalut, poranek z krypto, Coinbase zainwestuje 500 milionów krypto, portfel Facebooka gotowy. No i Max Satoshi na koniec, Bitcoin leci w kierunku 50 tysięcy, Binance wprowadza obowiązkowe KYC Cardano z nowym All Time High. Także tutaj mieliście wszystkich Przedstawionych. Komentarze sobie odpuścimy. Powiem tylko, że mamy mały poślizg z ostateczną ofertą książki. Pewnie ona wyjdzie tydzień później. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tydzień później będziemy mieć niecały rok, mieliście niecały rok na kupienie tej książki, bo w październiku wychodziła. I jeżeli nie, to prawdopodobnie gdzieś tam w niedalekiej przyszłości będzie możliwość gdzieś z drugim wydaniem drugiej książki, gdzie podsumowujemy sobie albo podsumujemy. Ten market po latach i to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, przynajmniej mi się wydaje. Ale o tym jeszcze będę mówił, zanim tutaj zniknę w szczeluściach Stanów Zjednoczonych, o które tutaj już walczę od trzech lat, ale już niedługo. Już niedługo to jest bliżej niż dalej. Także dziękuję Wam wszystkim, życzę wspaniałego weekendu i widzimy się w poniedziałek z rana. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.